Wszyscy cenimy sobie wolność. Chyba żadne inne słowo nie przemawia do naszej wyobraźni bardziej niż to – wolność. Zawiera ono w sobie tak wielki ładunek emocjonalny, że w zasadzie trudno nam określić, skąd bierze się nasza wolność, czemu ona ma służyć, gdzie są jej granice i czym w naszej wolności mamy się kierować. Określa ona, kim jesteśmy, a często też jej brak określa, kim niestety już albo jeszcze nie jesteśmy. Tydzień temu tu w Rozmównicy usiłowaliśmy porozmawiać o prawie i wolności, o łączeniu wolności z prawem stanowionym przez ludzi, ale także z prawem boskim. Zastanawiam się, czy my naprawdę rozumiemy, co znaczy to słowo wolność, od czego mamy być wyzwoleni, jakiej wolności mamy pragnąć, jakiej wolności szukać. To moje zastanawianie się nie jest przypadkowo, bowiem dzisiaj ulica w Warszawie, ale nie tylko, coraz częściej zaczyna szermować tym słowem wolność, a wręcz niekiedy oskarżać o brak wolności. Nawet usłyszałem kiedyś piękną polską pieśń religijną Boże coś Polskę, gdzie ku swojemu zdumieniu usłyszałem ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie. A więc może coś z tym naszym rozumieniem wolności jest nie tak. Nie tak dawno wielkiemu polskiemu orędownikowi wolności, księdzu Józefowi Tischnerowi, nie wiadomo dlaczego, przypisano łatkę liberała. Przy czym liberał to pojęcie tak pięknie związane z historią ludzkich wolności, tutaj zostało wręcz użyte jako inwektywa, nabrało natychmiast pejoratywnego znaczenia. A przecież w samym sercu chrześcijaństwa, u jego korzeni stoi to jedno ważne słowo – wolność. To słowo wypowiada Jezus w Ewangelii według świętego Jana. To słowo wolność, do tego słowa i pojęcia wolności odwołuje się święty Paweł, który mówi, że przecież jesteście wolni, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Co więcej, papież Jan XXIII w nowożytności i za nim Sobór Watykański II z całą siłą podkreślali i pragnęli tego, aby Kościół był takim miejscem wolności, aby Kościół był tym pięknym ogrodem, w którym gromadzą się kwiaty wolności. Godność osoby ludzkiej, uczy Sobór Watykański II, domaga się, aby w działaniu ludzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością, nie przymuszani, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. A więc od czego albo ku czemu mamy być wolnymi? Popularny zespół rockowy Kobra Nocka śpiewał kiedyś taką piosenkę i mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chce, czy nie? Czy wisi nad nami jakieś fatum niewoli? Czy wisi nad nami niemoc zmagania się z naszą własną wolnością? Burzymy się na takie diktum, gdy ktoś nam zarzuca, że nie jesteśmy wolni. A jednak Jezus siada naprzeciwko nas w synagodze i mówi: poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Burzymy się być może czasami na słowa samego Jezusa, mówiąc: myśmy nigdy nikomu nie byli poddani w niczyją niewolę. Dumni, wewnętrznie wolni, a jednak zniewoleni, może nie znający siebie. Czy jest coś, co nas jeszcze krępuje, zniewala? Przecież żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy wolni od wszelkich ograniczeń i hamulców. Mówimy, co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. Tak samo żyjemy. A Jezus mówi: prawda was wyzwoli. Ale od czego? Od czego mamy być wyzwoleni? Pyta dzisiaj ojciec Wiesław Dawidowski i czeka na Państwa odpowiedzi. Do dyspozycji jest telefon 22 453 57 75, mail rozmownica@religia.tv i Skype rozmownica.religia. Zastanawiałem się, przychodząc tu do studia, od jakiej koncepcji wolności właściwie zacząć, bo jest ich bardzo wiele.
sięgnąłem do prawosławnego autora Bierdiajewa i jego książki Głoszę wolność, gdzie autor ten twierdzi, iż ludzka wolność zasadza się w tym, że Bóg stworzył świat z niczego, powołał nas do bytu z niczego, a więc ludzka wolność zakłada się niejako z nicości. To piękne, poetyckie określenie stwierdzające, że właściwie człowiek wobec własnej wolności jest bezradny, a jednak musi się z nią przez całe swoje życie zmierzyć, ponieważ ona jest antropologicznym faktem i takim aksjomatem. To są wszystko górnolotne słowa, ale gdybyśmy musieli powiedzieć, co to jest wolność, to właściwie to wolny człowiek to ktoś, kto nie natrafia w swoim życiu na przeszkody. Człowiek wolny to ktoś, kto jest w stanie czynić coś bez przeszkód, czynić coś w sposób wolny, czyli czynić to, czego chce. Oczywiście to zakłada zaraz potężną gamę pytań, do których chciałbym się odwołać, rozmawiając z naszym pierwszym rozmówcą, panem profesorem Andrzejem Komorowskim. Halo, dobry wieczór panu. Witam pięknie ojca. Profesorem co prawda nie jestem, ale to pierwsza wolność, o której musimy mówić sobie, to to, żebyśmy byli skromni. No bo... i nie przypisywali sobie odrębnych wartości, których nie mamy. Bardzo, bardzo ładnie to jest powiedziane. To dziękuję. Więc powiem tak widzom, że jest pan terapeutą, psychoterapeutą, socjologiem, seksuologiem i zajmuje się zawodowo pewnie też zniewoleniami i nazwijmy to uzależnieniami, ale w tym kontekście chciałbym mówić o zniewoleniach. Co to jest wolność? Pozwolić do nienawidzenia. Mhm. To w moim rozumieniu. Mówimy wprawdzie powolny. W polskim rozumieniu to ktoś zobowiązany. Mhm. To jak może być ktoś wolny i zobowiązany zarazem? To jedno z drugim się nie kłóci. Mhm. Egalité, fraternité i liberté krzyczeli komunardzi i krzyczeli wcześniej zwycięzcy rewolucji francuskiej. Za to szli ludzie na szafot. Za to podpalano kościoły, że po części uzurpatorzy, jakim była monarchia i po części nieco zbyt swobodny kler, a wręcz przeciwnie, hedonistyczny nawet by można było powiedzieć, tylko zbyt swobodny, na to sobie zapracowali pewnym lekceważeniem publiczności. To jest zupełnie inna sprawa. Nie może być tak, że w wielu rzeczach, których sami mamy w sobie, ja powiem ojcu tak, najtrudniej mi się było wyrzec nienawiści. Ponieważ miałem żal, nieprzyjaźń w sobie. Któregoś dnia spotkałem swojego przyjaciela, księdza Ołtakowskiego, jezuitę. Zacząłem mu się żalić. A on mi mówi, bo nienawidzisz. Przestań mieć do nich żal, do tych, o których mówisz. To mi było łatwiej, ale po jakimś czasie pytam, mówię, a wybaczyłeś im? Ja mówię, no ty zwariował, Krzysiu, jak Boga kocham. No mówię, no chwilę, moment. No, zażądałeś jednego, starałem się, ale czy im wybaczyłem? Jakim mogłem wybaczyć? On mówi, to jeszcze nic nie wybaczyłeś. To jeszcze nic nie przestałeś nienawidzieć. No tylko pół na pół żeś coś zrobił. Wspomniałeś o księdzu Tischnerze. Dla mnie to jest największy zaszczyt, że miałem okoliczność kiedyś wykładania z księdzem Tischnerem. Tak jak i z księdzem Malickim. Jeden i drugi był okrzyknięty inwektywami, na które moim zdaniem nie zasłużyli. Mówimy o wolności, ale to jest wolność. Mnie się wydaje, że w takim prostym rozumieniu człowieka, którym nie oznacza to, niech żyje wolność, wolność i swoboda, tak. Niech żyje kochanie i dziewczyna młoda, bo to znaczy, że ja jestem swobodny i mogę sobie robić, co chcę. Każdy z nas, ja, proszę wybaczyć i ojciec, bo tylko nas dwóch z sobą w tej chwili rozmawia, to możemy o tym mówić w taki sposób, niezależnie, że jesteśmy słuchani. Mamy swoje grzechy. Tak. Więc poza Bogiem, który oczywiście postawi przed nami pewne zadanie. Ale jeśli je znamy, to niektórych się wstydzimy. Teraz co można zrobić dalej? Można tylko czynić dobro. Nie wiem, czy odkupię to, co zepsułem w życiu. Wiem jedno, że jeżeli nie wyrzeknę się nienawiści, to zrobię coś, co było sprzeczne tej rewolucji. Ja powiem ojcu tak i do państwa, gdyby to kiedy umarła gilotyna, kiedy garotta upadła ostatni raz, jeszcze cztery razy tylko spadł nóż garoty na czyjąś szyję. Kiedy przez rynek wyleczono w wózku Madame Pompadour, królewską dziwkę. Tylko, że tłum jak zwykle szarżował we wrzask.
A ona nie zachowywała się jak pozostali arystokraci, nie wynosiła dumnie głowy, nie uchylała tylko głowy przed uderzeniami kamieni bądź krył odchodów końskich. Tylko wyła, płakała, krzyczała, wyciągała do ludzi ręce i prosiła, wybaczcie, ratujcie. Tłum zaczął cichnąć. Przez moment zobaczyli w tej prostej, zwyczajnej dziwce, chociaż była damą dworu i kochanką króla, żywego człowieka, takiego samego jak oni. Bali się, że za chwilę oni wylądują na tym górze. Tak. Ktoś krzyknął i zaczęli uciekać. Połamali ręce, nogi niektórzy, ale w każdym razie w przeciągu jednej chwili plac Vendôme został pusty. Skilotynowano ją tylko w obecności kata i paru drabantów. Tak umarła gilotyna. Znowu dyrektoriat się przestraszył, że jeżeli będzie dalej krzywdził ludzi publicznie, to ich samych posadzą na gilotynę. Jedne z ostatnich wścięć na gilotynie właśnie dotyczyły przywódców dyrektoriatu. Pamiętamy, albo nienawiść, albo zbawienie. Tak, rewolucja pożera własne dzieci. A to ważne, o czym pan powiedział. Wczoraj miałem okazję, czasami słucham, jadąc samochodem, różnych stacji radiowych. W jednej, nie zdradzę, z grzeczności, pewnie z litości też nazwy, usłyszałem taką wypowiedź pewnie radiosłuchaczki pod adresem generała Jaruzelskiego i zachętę do tego, że my Polacy wam nigdy nie możemy wybaczyć to, coście nam uczynili, bo my całe życie wybaczamy, koniec z przebaczaniem. Pan widzi tutaj problem wolności, czy to jest problem, powiedzmy, jakiegoś lęku, stresu, jako terapeuta? Ja nigdy w moim imieniu wypowiadał. Ja powiem ojcu tak, ja dzisiaj, abstrahując od generała Jaruzelskiego w tej chwili, słyszałem o kimś niższym i mniejszym. Ja słyszałem na przykład o kobiecie, która powiedziała mi, że jej mąż, który jest w konflikcie z jej ojcem, starym ojcem, chociaż nie był taki stary, przyszedł złożyć temu ojcu życzenia na Wigilię, a ten się z nim nie chciał podzielić opłatkiem. Głęboko wierzący, podobno człowiek. Jak można komuś odmówić podzielenia się opłatkiem? Po części jesteśmy trochę pogańscy. Traktujemy to wszystko jak pewien nie symbol Boży, tylko własnego odpuszczenia. I w ogóle jesteśmy trochę tacy oczekujący, tak jak ta pani, na to, że jakaś łaska boska skaże generała Jaruzelskiego na karę. Nie łaska boska, tylko ona go już skazuje na karę. Jemu już wystarczy, moim zdaniem. Dla mnie jest śmiesznym pajacowaniem to, co zaczynamy robić z nim, ponieważ on właściwie nie chce umrzeć, jak gdyby, żeby stanowić własny wyrzut. Nie jestem od rozliczania go. Ja powiem tylko tyle, proszę ojca, że jesteśmy narodem oczekującym ciągle na Boga. Jedynym chyba w całej Europie, który obchodzi Wigilię. W taki sposób, jakby Boże Narodzenie było mniejsze. Cała Europa krzyczy, alleluja, Pan się nam narodził. A my już obchodzimy Boże Narodzenie jak pierwszy dzień świąt. Czekamy na tę Wigilię i jesteśmy wszyscy w oczekiwaniu. Poczekamy po to, żeby się usiąść i bardzo uroczyście podzielić opłatkiem, jak chlebem, i zostawić puste miejsce przy stole dla obcego. Kiedyś telewizja TVN wysłała jednego z dziennikarzy po domach o tej godzinie i prosił o to, żeby mógł zasiąść przy czyimś stole, bo jest sam. Tylko w jednym przypadku go wpuszczono. Ludzie bywają w rzeczywistości inni. Tak naprawdę, kiedy w tę Wigilię czekamy, to zapominamy dlaczego. Czekamy dlatego, że przez całe zabory czekaliśmy symbolicznie na Jezusa, który się narodził w Boże Narodzenie, jak na wolność. To miejsce było dla zasłańca, nie dla wędrowca, takiego prawdziwego. I może czas, kiedy jest wolna Polska, nie śpiewać ojczyznę wolną, racz ma wrócić, Panie, dla swoich partykularnych celów politycznych, nie opluwać kogoś jak ksiądz Malicki, którego papież mienił przyjacielem swoim, którego wezwał do siebie prawie przy śmierci, bo być może wiedział o tym, co ksiądz Malicki ma za zadanie. I nikomu nie radzę tego dźwigać. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Dla mnie Kościół Świętej Anny i jego rektor swoisty w tamtym czasie, Uszyński, oraz ksiądz kardynał Wyszyński, może wskazali mi nową drogę na nowej drodze mojego życia już dorosłego. A jeszcze, panie Andrzeju, pozwolę sobie tak fraternalizując się nieco, bo przecież spotkaliśmy się kiedyś w innych okolicznościach, pewnie przypominamy sobie. Zadam takie pytanie, gdy pan rozmawia z ludźmi uzależnionymi od nałogów, od różnych takich też somatycznych, ale też chemicznych uzależnień, czy dla tych ludzi wolność jest jakimś konkretnym argumentem w wychodzeniu z takiej
takiego stanu zniewolenia, uzależnienia? Oni często uciekają w to uzależnienie, dlatego że właśnie są przerażeni, zniewoleni. I ja się nie zajmuję uzależnieniami. Nigdy się w tym nie specjalizowałem. Nie próbuję być kimś, kto w czasie wojny próbuje pełnić rolę przymusową. Zawsze mówię, że jak jest wojna, to z dzieckiem pobiegniemy nawet do weterynarza, nie obrażając weterynarzy. A jak wojna się kończy, to do pediatry. Co robię z takim człowiekiem? Próbuję mu przybliżyć, że jest chory i wysłać go do tego, kto się zna. Często korzystam z moich przyjaciół lub znajomych. Tak jak ksiądz mówi w tej chwili o korzystaniu ze mnie, że pośmy już spotkali, ma ksiądz o niej jakąś ufność. Ale co zrobisz z człowiekiem, którego nie znamy? Co zrobisz z człowiekiem, którego nie znamy? To jest tak, jakbyśmy się zwierzyli, jak kapłanowi, do którego idziemy, bo ma symbol. Jedziemy sobie pociągiem, rozmawiamy z człowiekiem, tak jakby to był nasz brat. A jak go spotykamy za pół roku na tym samym peronie lub innym, to uciekamy w drugą stronę, bo się wstydzimy. Że co, że otworzyliśmy mu swoją intymność? To nie jest takie łatwe. Wolność człowieka to jest, wydaje mi się, zaufanie do samego siebie. Ograniczone oczywiście. Ale próba pamiętania, że tylko jutro jest bez wad. To dobrze, dobrze. Dzisiaj jeszcze nie. Ani wczoraj. Ale jutro. Jest wolno od wady. I to zależy w dużej mierze od ciebie, ode mnie. Ale zaufanie do samego siebie, czyli zgoda na siebie. Panie Andrzeju... Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jak siebie nie potrafisz kochać, to, to kochasz taką miłością trochę kadłubową, bo przecież, proszę ojca, pierwsze prawo liberalnej ekonomii miłości mówi, że jeżeli nie masz miłości w sobie, to jej nikomu nie dasz. Oczywiście, tak. Nieprzypadkowo zjawia się to przykazanie w Biblii, gdy mówimy kochaj bliźniego swego jak siebie samego, prawda? Jeśli siebie nie kochamy, nie szanujemy, nie mamy dla siebie trochę uwagi, to dla drugiego człowieka też raczej rzadko. Takie. Bardzo, bardzo dziękuję za tę pouczającą rozmowę. Dla mnie zawsze otwierają rozmowy z panem ciekawe nowe horyzonty. Dziękuję pięknie. No właśnie, pan Andrzej Komorowski powiedział o tym, że człowiek wolny to człowiek przede wszystkim wolny od nienawiści. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć, to człowiek w gruncie rzeczy uwikłany w swoją własną nienawiść. Człowiek, dla którego ktoś inny istnieje tylko po to, aby był dla niego wyrzutem sumienia albo sam dla siebie jest wyrzutem sumienia. My rozmawialiśmy o takim wyzwoleniu się od czegoś, ale myślę, że też chodzi nam wszystkim o takie poznanie świata wartości, który pozwoliłby nam wybierać rzeczy w sposób wolny, po to, byśmy wybierali coś konkretnego. Mówi się, że jest to wolność ku czemuś. Dostałem takiego e-maila. W świecie współczesnym za dobro uznaje się wszystko, co ułatwia pokonanie wszelkiej zależności człowieka jako jednostki. Tylko czy wszystko, co mi wolno, przynosi korzyść? Znak zapytania. Pytanie zadała pani Agnieszka Obuchowska. No oczywiście, że nie wszystko mi wolno. Taki utylitaryzm, który nie wszystko, co przynosi korzyść, nie znaczy, że wszystko mi wolno. Wiele rzeczy przynosi mi korzyść, ale rzeczywiście one też są dla nas szkodliwe. Cóż może na przykład przynieść mi korzyść? No, kradzenie drugiego człowieka. W sposób wolny mogę zrobić zło, dokonać go. Jestem absolutnie panem samego siebie, ale czy to, co przynosi mnie symboliczną korzyść albo chwilową korzyść, rzeczywiście służy dobru jakiemukolwiek. Drugi taki e-mail, też myślę ciekawy, kierując się w życiu miłością, cały świat można przewrócić do góry nogami i będzie to dobre. Trochę jakby nie w temacie, myślę, ale znowu, jeżeli kierujemy się miłością, tylko miłością czego? Miłością też kogo? Bo to tak łatwo się mówi w życiu, że trzeba kochać ideę, ale trzeba kochać ludzi. Dopiero wtedy uczymy się wybierać w sposób wolny tego, z kim chcemy być, tego, komu chcemy powierzyć nasze życie albo z kim nasze życie związać. Ja zapraszam Państwa na chwilę przerwy, a potem zapraszam do uwagi i do telefonów.
Święty Augustyn uczył: kochaj i czyń, co chcesz. Jak rozumiemy to zdanie? Czy to jest rodzaj katolickiego liberalizmu? Ojciec Wiesław Dawidowski czeka na Państwa telefony. 22 453 57 75. Maile rozmownica@religia.tv i Skype'a rozmownica.religia. I okazuje się, że nie muszę długo czekać na telefony, bo jest z nami pani Krystyna. Dobry wieczór. Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, z przyjemnością ten temat, bardzo mnie ten temat interesuje i chciałam zabrać głos. Dlaczego? Jeszcze jako studentka psychologii zresztą, przerabialiśmy taki temat i książkę i bardzo dużo żeśmy rozważali, mianowicie Ericha Fromma, książkę Ucieczka od wolności. I to był okres, no wiadomo, okres socjalizmu, kiedy pojęcie wolności było dla nas pojęciem tak fascynującym, że nie mogliśmy w ogóle tej książki zrozumieć, jak to uciekać od wolności. Dopiero teraz jest zrozumiałe. Uciekać od wolności, dlatego jest to jakiś, powiedzmy, jest to synonimem uzależnienia, to znaczy chodzi o to, że wolność zmusza człowieka do odpowiedzialności za dokonywane przez niego wybory. I do tej odpowiedzialności nie tylko wobec siebie, ale również wobec innych ludzi i wobec Boga. Mm-hmm. I to jest szalenie trudne. I tak jak ja przyglądam się ludziom, będąc w kontakcie z ludźmi i sama nawet nieraz, wydaje mi się, że dużo łatwiejsze jest być zależnym mimo wszystko, w jakiejś części przynajmniej, od kogoś, kto decyduje za mnie. To decyduje w jakiejś mierze o moim życiu, o moich wyborach i ja nie muszę za nie ponosić odpowiedzialności. No oczywiście, że to jest, można by powiedzieć, fundament naszej egzystencji, ale Jan Paweł II mówi w swojej encyklice Veritatis Splendor, że taka wolność od czegoś, od niepopełniania grzechów, złych czynów, to jest dopiero początek ludzkiej wolności, że ta prawdziwa wolność dopiero się zaczyna. I to chyba pani na tę wolność wskazuje. Tak, tak. Na tą wolność, która u podstawy której jest odpowiedzialność. Ale wtedy ta teza Ericha Fromma jest zupełnie chrześcijańska. No, on chyba nie był chrześcijaninem. No, ona nie zachęca do brania życia w swoje ręce, do kształtowania go, do bycia panem własnej historii wręcz. Tak, tak. Ja już dokładnie nie pamiętam tej lektury, ale pamiętam, że uderzyło mnie to, że on uważał, że wolność jest darem, który jest bardzo ciężkim do udźwignięcia. I w dużej mierze jest ciężki, ale pozwala człowiekowi być człowiekiem. Pozwala mu właśnie być wolnym od wszelkich właśnie takich. Pani Krystyno, pani powiedziała, że pani studiowała psychologię i ma pani na pewno narzędzia, które, albo zna pani przynajmniej takie narzędzia, które pozwalają pani rozmawiać z ludźmi. Gdy pani ma do czynienia z człowiekiem uzależnionym, z człowiekiem pogrążonym w niewolę, czegokolwiek, ja nie mówię teraz tylko o narkotykach czy alkoholu, ale jest wiele różnych uzależnień. Czy dla tych ludzi argumentacja wolnością od tych rzeczy jest ma jakiś sens? Znaczy, ja powiem księdzu tak. Ja pracowałam jakiś czas, znaczy ja zasadniczo zajmowałam się czymś innym przez wiele, wiele lat. Pracowałam z młodzieżą, a dopiero tak w zasadzie u schyłku pracy zawodowej był taki okres, że zajmowałam się ludźmi uzależnionymi. O. I jest taka sytuacja, że powiedzenie im, że uwolnienie się od nałogu zwróci im wolność, nie jest to dla nich zrozumiałe. Raczej powiedzenie im, że mają prawo do tego, żeby nie schodzić na takie, bo to przeważnie przy uzależnionych zaczyna się praca w ten czas, kiedy oni podźwignęli się z dna z poczuciem, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu. I w ten czas trzeba im powiedzieć, że oni mają prawo odnaleźć w swoim życiu swoje właściwe miejsce. Ktoś mi wczoraj powiedział, mój współbrat, powiedział mi, który zajmował się alkoholikami, powiedział, że największym lękiem alkoholika to jest lęk przed śmiercią, ale nie dlatego, że boi się umrzeć, że stanie przed sądem boskim, tylko boi się, czy tam będzie alkohol.
Ale ponoć to jest poważny problem, my się śmiejemy, naprawdę. Ale ja natomiast widziałam inną rzecz, jak pracowałam z tymi ludźmi uzależnionymi, że oni się bali wyjścia z alkoholizmu dlatego, że stracą swoich przyjaciół, których dotychczas mieli, z którymi właśnie razem pili i zostaną przez nich odrzuceni. Poza tym u nas jeszcze, może w tej chwili jest troszkę lepiej, bo ja kilka lat temu pracowałam, ale ktoś, kto chciał się leczyć z alkoholizmu, to był uznawany za człowieka, który jest bardzo chory. Ja rzuciłem palenie papierosów, tutaj czuję się wolny w sposób, powiedziałbym, doskonały, prawie. Dziękuję za telefon, mamy następny. Pan Mirosław, dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Przyznam się, że nie słyszałem końcóweczki, ponieważ przygotowywałem się do rozmowy tutaj i musiałem telewizor wyciszyć, ale chciałem powiedzieć na temat wolności, może nie tak górnolotnie, filozoficznie, a bardziej pragmatycznie z punktu widzenia takiej prozy życia. Mianowicie, no właśnie o tę prozę życia nam chodzi. Chodzi o taką rzecz, wolność, a prawo. Przestrzeganie prawa, przepisów prawa, nakazów prawa, a prawo człowieka do wolności, to prawo. I prosty przykład, przepisy ruchu drogowego. Z jednej strony chcemy być wolni, tak? Mówi się, że człowiek jest wolny. Chociażby to ograniczenie prędkości, które w momencie, kiedy łamiemy, jest jeden z pospolitych takich, można powiedzieć, grzechów kierowców. Jak to się ma do wolności? Tutaj z jednej strony człowiek chce być wolny, mieć swobodę prowadzenia samochodu. No coś w tym, jakaś metafora tutaj jest, ale wie pan, państwo ma obowiązek zabezpieczyć obywateli, to znaczy zabezpieczyć bezpieczeństwo obywatelom, w związku z tym ustala takie przepisy, żeby ludzie się nie pozabijali. I ja tutaj nie bez kozery nawiązuję do tych przepisów ruchu drogowego, bo przypomina mi się historia z dawnych czasów, jeszcze jako dziecko uczestniczyłem we mszy szkolnej i było takie ciekawe kazanie na temat właśnie wolności i ksiądz proboszcz tutaj jako przykład dał znaki drogowe, które nie są po to, żeby ograniczać człowiekowi wolność, tylko po to, żeby właśnie człowieka uchronić. Właśnie wolność, prawdziwa wolność moim zdaniem polega na tym, żeby umieć samemu się ograniczać i poruszać także w tym gąszczu przepisów. Bardzo dziękuję za ten telefon. Muszę zwrócić się do następnego rozmówcy, a jest nim pan Robert Friedrich, legenda polskiej muzyki. Powiem przezwisko Lica, nigdy z panem nie rozmawiałem, ale wszyscy pana znają i ja też. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Szkoda, że nie na Skype'ie, bo jeszcze nie dotarłem do domu. Jeszcze nie dotarł pan do domu. A gdzie to jesteśmy do tej porze? I o tej porze wracam z liturgii z Poznania, a że zmieniliśmy 10 lat temu miejsce zamieszkania na Puszczykowo, no to teraz te dojazdy na liturgię są takie, właśnie takie. Aha, ale rozumiem, że pan nie jedzie samochodem, albo jeżeli jedzie, to się zatrzymał. I jadę samochodem i jeszcze się nie zatrzymam, ale szukam miejsca, gdzie mogę stanąć. Aha, ale jest zestaw głośno mówiący. Tak. Dobrze. Panie Robercie, temat naszej dzisiejszej rozmównicy, ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmównicy, a temat rozmównicy to przede wszystkim jest, jak sobie radzić z wolnością. Święty Augustyn mówi takie zdanie piękne, kochaj i czyń co chcesz. A wielokrotnie interpretowane. Wiem, że pan przerabiał temat wolności w swoim życiu. Czy w wychodzeniu z takiego stanu życiowego zakręcenia, tak to powiem eufemistycznie, słowo wolność ma wtedy jakieś znaczenie? Wyjdę naprzeciw pytaniu i trochę się do tego na początek ustosunkuję, dlatego że wiem, że medialnie często jest tak przedstawiane, szczególnie życiorys muzyków rockowych, że to jest na początku pili krew, a teraz piją wodę święconą. Natomiast to jest grubo przesadzone wszystko. Ja wczoraj obchodziłem 22. rocznicę ślubu, sakramentu małżeństwa, który niezaprzeczalnie jest cudem, bo jesteśmy egoistami, nie ma co ukrywać. Natomiast już w małżeństwie wchodziłem w muzykę rockową i proszę mi wierzyć, nie mam wielu zasług na tym polu muzyka rock'n'rollowego.
Mhm. Nie w ogóle nie sądzę, żeby ktoś w Polsce w ogóle miał jakiekolwiek zasługi. U nas nie było Rolling Stones. Oczywiście zdarzały się incydenty, że ktoś kiedyś wyrzucił telewizor przez okno i o tym cała Polska potem pisała. Natomiast ja jestem ciekawy, skąd to się utarło, że jeszcze to przypina się tą bo mówimy, ja wiem, mówimy o wolności, kurczę, jestem straszna gaduła. Chodzi o to, że znam studentów, którzy studiują na AWF-ie, czy studiowali, bo to były lata temu, i imprezy w akademikach, proszę mi wierzyć, to jest dopiero balanga rock'n'rollowa. Muzycy rockowi wiele razy poświęcają większą część swojego życia na to, żeby doskonalić swój warsztat, żeby ich ktoś pokochał za kunszt jakikolwiek, byle na scenie dobrze wypaść. Nie? Natomiast wiele razy widziałem, jak studenci żyją. Ja niestety nie byłem nigdy studentem, ale często z nimi się bawiłem, że tak powiem. Natomiast odczarowałbym kompletnie ten obraz muzyka rockowego albo i to jest... Znaczy tu wiadomo, że to jest stereotyp pewien. Jeszcze za każdym razem stereotypy trzeba... Bo prawda łączy się bardzo konkretnie z wolnością. Nie? O, i to jest... Ja myślę tak, że tak naprawdę czy to jest muzyk rockowy, czy to jest ksiądz, czy to jest ktokolwiek powołany do życia w tej rzeczywistości ciała i przestrzeni, którą mamy, jest niewolnikiem diabła. W takim sensie, że jeżeli grzeszy, to diabeł ma za to ciągnąć i dopóki Chrystus jako ten władca wszystkiego nie uwolni człowieka od tej niewoli, jest, że tak powiem, niewolnikiem. Ja myślę o tej wolności tak w szerokim... mi nie chodzi o to, co nawet Jan Paweł kiedyś pięknie mówił, że wolność to jest wtedy, kiedy człowiek może w końcu robić to, co powinien, a nie, że robi, co mu się podoba. Tak. Mnie to bardzo akurat dotknęło, dlatego że jestem ojcem siódemki dzieci i tak jak wcześniej mówiłem, egoistą. I chcę, to gratulacje się mojej żonie należą. Ja mam z tego same przyjemności. Jeszcze się wywiada chwalę. Żadnego nie urodziłem, tylko to tam. Ale odpowiedzialność ojcowska jest, spoczywa. I w kontekście słowa wolności, to ja mam naprawdę czego pilnować i przed czym Panem Bogiem, przed Panem Bogiem, mam odpowiedzialność totalną, że tak powiem, za te dusze tych moich dzieci. Natomiast... Ale mówi pan taką bardzo ważną rzecz, że Chrystus nas wyzwala od grzechu. To oczywiście my to wiemy, bo to jest taki nie też od grzechu, nasz... od tej niewoli. Bo powiem tak, grzech, ja nie dlatego grzeszę, jestem grzesznikiem, to chyba Augustyn też mówi, tylko jestem grzesznikiem, bo ja zawsze jestem grzesznikiem. Mhm. I to jest cudowne, żeby iść dzisiaj do grzesznika, mu powiedzieć, słuchaj, grzeszysz, to jest znaczy, że żyjesz. Ale jest ktoś, kto cię uratuje z tego wszystkiego, bo ja z tego, co ja widzę, to z grzechem Pan Bóg sobie doskonale radzi. Bierze go na siebie, nie? Ale cena jest oczywiście wysoka, no dał za to życie, ale natomiast usprawiedliwia człowieka, usprawiedliwia grzesznika, usprawiedliwia egoistę, faszystę, egocentryka, artystę, WF-istę, maszynistę i ciebie też, i mnie. Dobra, ale idziemy w tym dobrym kierunku. Czyli to jest wolność. Ale teraz tak współczesnemu człowiekowi... Ja jestem takim obserwatorem rzeczywistości jako ksiądz, nie dziennikarz, bo wchodzę tutaj w rozmównicy w rolę też takiego trochę ojca łaty, nazwijmy to, który szuka razem ze słuchaczami odpowiedzi na takie fenomeny, które nas otaczają w świecie. Dzisiaj w Polsce właściwie wszystko wolno. Czy pan myśli, że to jest tak, jak w Kobranocce facet śpiewa, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chce, czy nie? Czy my... Kerygmatu przez Kościół, to jest prawda, dlatego że dopóki człowiek nie powie świadomie, nie chce tego, to się dokonuje w sakramencie pokuty, nie? Kiedy idę do spowiedzi, mówię, nie chcę już tak żyć. To nie jest to, że idę się obmyć przed następnym skokiem nurkiem w bagno i gówno, tylko to jest, ja chcę żyć inaczej, chcę od tego momentu być święty, chcę mieć naturę taką, która kocha drugiego, kocha mało tego, kocha nieprzyjaciół, kocha nie tylko tych, co mnie kochają, ale tego, którego się nie da lubić nawet, nie? No właśnie. To jest prawdziwa wolność. Nikogo nie sądzić. Od nikogo nic nie wymagać. Mało tego, brać jego grzechy na siebie. Tak tylko żyją chrześcijanie
i tego im zazdroszczę. Ale wielu chrześcijan żyje trochę na niższym diapazonie, powiem na niższym C, a jednak mienią się chrześcijanami, a czy taki... może ale taki... nie, bo mylimy teraz, bo teraz wkradła się trochę moralistyczna nutka, dlatego tak, że tak. Nikt o własnych siłach nie jest w stanie kochać nawet, kurczę, swoich bliskich, że to jest tylko jedna możliwość. Dlaczego chrześcijanin kocha nieprzyjaciół? Bo ma naturę Chrystusa. A i pytanie, kto ma dzisiaj naturę Chrystusa? Kto ma tą wolność, żeby człowiekowi pozwolić nie opierać się złu? Kto? No. Ja wiem, że mówię strasznie trudne i twarde. Nie, ale, dobrze. Ale taka jest prawda, no kurde, nie oszukujmy się. To znaczy, ja myślę, że wie pan co... Bo ja mogę wymagać, ty możesz ode mnie wymagać jako ojca, żebym nigdy nie zdradził żony, żebym zawsze modlił się i dbał o dzieci, żebym przekazał wiarę przede wszystkim. Bo posag może mogą je ukraść, ale wiarę im nikt nie ukradnie, jak będą miały, nie? Natomiast... Tak samo ja mogę się modlić za ciebie, żebyś ty był dobrym pasterzem, który co? Oddaje życie za owce. Ale ja właśnie tego jesteśmy obydwoje w totalnym, no nie powiem gdzie. Myślę, że... No nie mówmy tak, bo jednak twierdzimy, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy i ze względu na to, kim będziemy, a będziemy oczywiście. Jak Bóg. Myślę, że... Ale nie za zasługi nie idziemy. No oczywiście, że tak. Natomiast myślę, że gdzie się bierze początek naszej wolności, tej prawdziwej, o której mówisz teraz, nie? Jak już mówimy na ty, to już jedźmy dalej. Gdzie się bierze początek tej ludzkiej wolności? Początek wolności się bierze chyba w świadomości, że jest Bóg. I jeżeli człowiek spotka Boga, to już niestety nic innego w życiu go tak nie interesuje. To znaczy na szczęście. Tylko... Na szczęście. No tak. Bo no jest to znaczy, mówiłem o albo tym... Albo powiem inaczej, wszystko inne nabiera innego wymiaru, nie? Bo jak, bo już nie jest ofiarowane tylko sobie, nie? Muzyka sobie, żona sobie, dzieci sobie, wszystko sobie, nie? Mówię o tym wysokim C, bo jest to C, które ja nazywałem po prostu świętością. No okej, ale jak powiem tak, że jest grzesznik, który nie umie nic zaśpiewać, a dostaje to wysokie C gratis od Chrystusa, który za niego śpiewa, to bijemy mu brawo, czy bijemy temu, który mu dał to C? No i to jest tak, jak ja mówię w arce. Ile razy myślicie, że wam biją brawo, jesteście jak ten osiołek, który woził Jezusa do Jerozolimy. Który też myślał, że to na jego cześć wiwatują, a to nie, wcale nie na jego cześć, nie? Tak. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że każdy z nas będzie też trochę takim osiołkiem, który stanie się osłem jednak wolnym, kiedy Jezus z niego schodzi i umiera na krzyżu, ale do tego trzeba dojrzeć i chyba to złapać takim, no na pewno, takim okiem wiary. Dziękuję za ten telefon. Mocna rozmowa. Ciekawa rozmowa, walka ze stereotypem. Okazuje się, że musimy bardziej ostrożnie patrzeć pewnie na muzyków rockowych w naszym życiu, w naszym świecie, ale myślę, że musimy przede wszystkim patrzeć na naszą wolność z perspektywy wieczności. A to już jest czas apokalipsy i o tym po przerwie. Czy słyszeli państwo kiedyś jakieś dojmujące kazanie o wolności? Jakie słowa tam padły? Jan Chrzciciel, prorok Adwentu, mówi o naszej wolności, mówi o wolności od grzechu. Mówi, że należy, że siekiera jest przyłożona do pnia drzewa i teraz właśnie będzie ten pień, ten korzeń grzechu odrąbany. Słysząc takie kazanie w kościele o takiej wolności, być może byśmy się wzburzyli. A jednak wiemy dobrze, że ma ono na celu dobro, czyli duchowy rozwój adresata. Jest z nami pani Helena. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I wszystkiego dobrego, bo to ubiegły czwartek było świętego Wiesława. Świętego Wiesława póki co jeszcze nie ma, ale ja mam szansę. Nie było już. Proboszcz, który mnie chrzcił, ponoć w czasie przed chrztem miał upomnieć moich rodziców i powiedzieć, że nie ma takiego święty Wiesław. No to będzie. I powiedział wtedy, on nie ma wyjścia, on musi być świętym. No i ten proboszcz jest w niebie, ja się z nim mam zamiar spotkać po mojej śmierci. No i właśnie, i to jest wolność. Słucham, tak. Pani Heleno. Więc
Mam na imię Helena, jestem alkoholiczką. I troszeczkę się, przyznam, zdrzaźniłam na panią doktor psycholog. Aha. Bo... Ja mam jedno podstawowe pytanie od razu, muszę zacząć. Tak? A rozumiem, pani jest w tej chwili trzeźwa. Oczywiście, od 5 lat. Dobrze, możemy rozmawiać. I możemy dalej rozmawiać. Od 5 lat jestem trzeźwa. Trzeźwieję dalej. Cały czas swoją trzeźwość, że tak powiem, jakby powiększam w sobie, tak? Bo, mhm. bo nie pić to jeszcze nic. No właśnie. Trzeba jeszcze trzeźwieć, tak? A trzeźwieć to już cała filozofia. I nie palę od 3 lat, zaznaczam, bo to... I w skrócie powiem, że tak. Różne są wolności, ale ja na przykład zaczęłam swoją wolność od niepicia. I to jest moja pierwsza mała wolność, a jednocześnie ogromna, bo to jest... ja nie mam teraz już przymusu picia, bo to tak, tak. No, żartem, alkoholik się wcale tego nie boi, co tam będzie w niebie. Czy będzie, czy nie będzie alkoholu. My zawsze mówimy, my alkoholicy mówimy tak, bo jak odchodzą od nas, umierają alkoholicy, którzy trzeźwieli na przykład przez 20 lat i no i się żegnamy z nimi i zawsze jakoś tak z radością, że oni tam na nas czekają przy stołach, bo my się spotykamy przy stołach trzeźwościowych i tam będziemy mitingować, nie? Tak, już on nam te stoły przygotuje i będziemy tam mitingować, tam się spotkamy. Czyli nie będziemy przestawać trzeźwieć nawet po tamtej stronie. Tam na szczęście to będzie chyba wszystko inaczej. Tak, ale tak sobie mówimy, tak sobie dodajemy takiego ducha i w każdym bądź razie. I to była moja pierwsza wolność. Później rzuciłam papierosy. No to było niesamowite, bo ja rosłam z papierosami. Więc jestem szczęśliwa. I idę za tymi słowami. Kochaj, i rób tak, jak to powiedział święty Augustyn? Kochaj i czyń, co chcesz. I czyń, co chcesz. I ja się pod tym podpisuję. Bo jeśli człowiek kocha prawdziwie, kocha ludzi, kocha zwierzęta, kocha przyrodę, kocha gwiazdy, kocha wszystko, co spotyka na swojej drodze i nie nosi w sobie nienawiści, to może czynić, co chce, bo jak czyni coś z miłością, to nigdy nie zrobi niczego złego, a wtedy będzie wolnym człowiekiem. Czy to jest takie perpetuum mobile w pewnym sensie? Tak, ale to działa. To działa. Bo przecież Bóg nie chce od nas wielkich jakichś czynów. Na co dzień to działa. To takie... I powiem ojcu taki mały przykład, bo takich przykładów to się spotyka mnóstwo. Jadę dzisiaj autobusem i mały chłopiec, nie wiem, 7 lat, no więcej nie miał, a może 6, a może 7, zaczął do mamy mówić coś po angielsku. Pewnie się zaczął uczyć, albo już tam trochę się uczy. Mama mu odpowiada po angielsku. Jak ja się ucieszyłam, jak to fajnie, jak to cudnie, jak sobie konwersują po angielsku, taki malec i on sobie przypomina wierszyk. Mama mu pomaga ten wierszyk, bo słyszę, ja nie znam angielskiego, tak. Żałuję bardzo, ale nie znam, ale cieszę się, że ktoś się uczy i że takie małe dzieci fajnie sobie z tym radzą. No i to tak, to było miłe. Ale co to ma z wolnością teraz, tak, wspólnego? I siedzi tutaj taka pani, i zaczyna krzyczeć na cały autobus, popisujcie się w swoim domu. A ja na to, bo mi żal było tego chłopca, żeby on się nie strwożył. Mówię, że czas na naukę jest wszędzie dobry. Bardzo mądre zdanie. Tak, więc podejrzewam, że i ta starsza pani czegoś się nauczyła i dziecko się nie wystraszyło, babci, a ja się poczułam wolna. Czyli ta odwaga uskrzydliła panią do... Tak, bo miałam odwagę, bo kiedyś, kiedy piłam, to bałam się wszystkiego. Tak. Te lęki, o których doktor mówiła, nie zna tych lęków, bo te lęki są straszne i nie życzę nikomu. Mój ojciec był alkoholikiem i ja mu wybaczyłam, a to była jedyna osoba na świecie, którą nienawidziłam. Pani Heleno... Tak, i ja wybaczyłam ojcu. I to też moja wolność.
Bo na tym, o tym powiedział na początku pan Andrzej Komorowski, właśnie o tym, że korzeniem wszelkiej naszej wolności jest wyzwolenie się od nienawiści. Tak, tak. I to jest niesamowita prawda, bo nienawiść tak strasznie niszczy człowieka. Tak go strasznie przymiata i napędza w nim niepokój, zło i tak samo też i wszystkie zniewolenia. Pani Heleno, pani rzuciła picie, to znaczy jest trzeźwiącą alkoholiczką, tak jak pani to powiedziała, dlatego że zmotywowała panią wolność, pragnienie wyzwolenia się od tego, czy to były inne motywy? Miłość do mojej córki. Aha, to co to znaczy? Może... mogę opowiedzieć króciutko. Więc ja piłam tak właściwie, że byłam cały czas na rauszu. I to było męczące. Nikt nie wiedział, cały świat nie wiedział, że jestem alkoholiczką, tylko moje dzieci. A wychowywałam je sama, syna i córkę. Syn mi przypominał, mówił, mamo, coś chyba trochę za dużo niż... niż jedno piwo, pijesz dwa, czy po co ci tyle i tak dalej. Ale w końcu, jak to każdy alkoholik łapie swoje dno, moim dnem było to, że moja córka chwyciła za piwo. Mając niespełna 14 lat. To I strażnik miejski zadzwonił do mnie, że oto córkę moją właśnie złapano z butelką, nie z butelką, z puszką piwa. I mój świat się cały zawalił. Dopiero wtedy. Wpadłam w jakąś czarną dziurę. Pojechałam, zabrałam córkę i co postanowiłam? Muszę ją ratować. Muszę ją ratować. Ona nie może tak ginąć, jak ja ginę. A żeby ją ratować, muszę zacząć od siebie. A zrobię wszystko, żeby ją uratować. I wie ojciec, że jeszcze przez pół roku piłam, bo nie mogłam. Bo te lęki w alkoholiku są tak ogromne, że im bardziej się człowiek boi wszystkiego, tym bardziej pije. To jest takie koło zamknięte, że to jest naprawdę... Czyli właściwie takim podstawowym zniewoleniem to jest lęk. Też tak, o tak. I w takim razie, gdy Chrystus mówi nie lękajcie się w Ewangelii, to uderza w samą strunę ludzkiego jestestwa. Oczywiście. Tę najczulszą strunę. To przezwycięży każdy lęk i pójdzie naprzód jak tur. Pani Heleno, bardzo pani dziękuję za ten piękny telefon. A jeszcze ja przeproszę panią, bo zapytałem, czy pani jest trzeźwa. I to nie bez kozery, dlatego że mam też świadomość, że czasami ludzie dodają sobie do odwagi właśnie poprzez to, że no, powiem kolokwialnie, strzelą sobie przed rozmową tę setę. I kiedyś słuchałem bardzo długo takich rozmów w radio, w programie trzecim, niestety już nieistniejących dla anonimowych alkoholików. I tamtej zasady się nauczyłem i dlatego się jej trzymam. Ona jest zapożyczona od mądrego człowieka, ale myślę, że też bardzo cenna w życiu, bo pozwala nam wtedy stanąć w pełnej odpowiedzialności za mówione słowo, za to, co mamy powiedzieć, ale też w odpowiedzialności za samych siebie. To tak kosztem tłumaczenia mojego dosyć obcesowego pytania publicznego, którego być może nie powinienem zadawać. No właśnie, dostałem maila. Ja poczułam się wolna, gdy uświadomiłam sobie, że mam prawo do osądu własnego sumienia i temu głosowi mam być posłuszna, nawet jeśli ten głos nie we wszystkim zgadza się z nauczaniem Kościoła. Pozdrawiam, Barbara. Ciekawy związek, wolność, a posłuszeństwo. No pewnie tak to jest. Dzisiaj szukamy w naszym światopoglądzie troszkę innych dróg niż tylko posłuszeństwo. Usiłujemy zobaczyć, że ta prawdziwa wolność to jest zrozumienie tego, że
przekroczenie nakazu, czy, wypełnienie przykazania to jest sięganie po jakąś wartość, a więc zakaz w postaci nie cudzołóż na przykład, czy nie kradnij, ma tylko swoją taką negatywną wymowę. Natomiast w samej swojej istocie jest tam bardzo pozytywny przekaz, to znaczy mówiący o tym, że jeżeli będziesz żył kodem, który uszanuje obcą własność, cudzą własność, jeżeli tę cudzą własność poszanujesz i będziesz stał na jej straży, a zarazem będziesz stał na straży własnej własności, to również jesteś wolnym człowiekiem. Być może dzisiaj tego tak nie postrzegamy, nie chcemy postrzegać, bo skrót wydaje nam się lepszym rozwiązaniem. Jeszcze jeden e-mail. Mnie najbardziej zniewala i powala głupota w polityce, w mediach, trudno zreformowalna, w dodatku bywa zaraźliwa. Ja nie wiem, czy to zniewala. Przecież mamy być może troszeczkę taką, powinniśmy przynajmniej mieć już w tym XXI wieku świadomość medialną i wiemy dobrze, że te środki masowej komunikacji są środkami tylko i wyłącznie komunikacji, porozumiewania się. Panie Andrzeju, dobry wieczór panu. Dobry wieczór ojcu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwonię, ponieważ właśnie kilka ważnych rzeczy było poruszonych, a od dłuższego czasu też zajmuję się tą kwestią i no, taka bardzo ważna postać dla mnie to niejaki Joseph Murphy, który napisał Terapię modlitwą, taką książkę. I tutaj może przytoczę jedno zdanie. Bardzo takie, proszę, bardzo takie ważne. Jedna kwintesencja. Fundamentem wszelkiego zła na poziomie podświadomym, stwierdza dr Parker, są cztery uczucia. Lęk, nienawiść, poczucie winy i kompleks niższości. Właśnie to, nawiązując do tej pani, która była przed chwilą, miała swoją wypowiedź o tych lękach, strachach, nienawiści. Ten pan Andrzej, który pierwszy się pojawił, prawda, który mówił o, o tym, że oczywiście nienawiść to jest agresja, to jest brak przebaczenia i tak dalej. To wszystko łączy się właśnie w jedno, że te wszelkie negatywne emocje, które posiadamy, mają to do siebie, że no właśnie brniemy w kierunku przeciwnym do tego, co mówi główna zasada primum non nocere, prawda? Czy może pan jeszcze powiedzieć, fundamentem wszelkiego zła są cztery podstawowe emocje? Tak, te tutaj, które przytoczyłem, tak. Lęk? Czyli lęk, już momencik, żeby, prawda, nie przekłamać, nienawiść. Lęk, nienawiść. Poczucie winy. Poczucie winy. I kompleks niższości. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Lęk, nienawiść, poczucie winy i kompleks niższości. To jest bardzo ciekawe, bo tak sobie myślę, że być może rzeczywiście jesteśmy zniewoleni tak bardzo wieloma negatywnymi rzeczywistościami w naszym życiu, ponieważ nosimy w sobie może właśnie ten kompleks niższości, może tę ukrytą nienawiść, lęk, a może też poczucie winy. Być może ludzie, którzy krytykują nasz brak wolności, kierują oskarżycielski palec w stronę jednej lub drugiej grupy społecznej, albo jednej lub drugiej osoby, czy jednej lub drugiej innej rodziny, czy nawet frakcji, być może są właśnie zniewoleni tymi różnymi złymi emocjami, czyli od tego mamy być wyzwoleni. Właściwie od złego obrazu samych siebie. Jezus mówi, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. A słuchający go odpowiadają dumnie, buńczucznie, nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Może naszym dzisiejszym polskim przekleństwem jest właśnie ta buńczuczna odpowiedź. Nigdy nie byliśmy zniewoleni, a tak naprawdę byliśmy zniewoleni wielokrotnie. Dziękuję państwu za uwagę. I życzę wyzwalania się od tych złych emocji, złych korzeni wszelkiego grzechu. Dziękuję.
Bóg się rodzi, moc truchleje. A my? Gdzie jesteśmy? Zapyta o to jutro ojciec Paweł Górzyński. Proszę się zastanowić i koniecznie jutro z nami się spotkać. Dobrej nocy. Do jutra.